Witajcie, kochani, witam Was serdecznie w horoskopie tygodniowym. Zobaczymy, co tu do nas idzie w tym czasie. Na kanale już jest horoskop miesięczny. Zapraszam serdecznie, kto ma ochotę obejrzeć. Tamże też w tym materiale na końcu wygrana Loterii Lilii za sierpień. Dwie osoby wygrane. Możecie sobie zobaczyć też, kto jest zainteresowany Loterią Lilii. Tam na końcu po miesięcznym taki króciutki jest filmik dodany, gdzie jest opowiedziane, jak możesz skorzystać także ty i wziąć udział w tej loterii, jeżeli masz ochotę. Tutaj, kochani, względem tego czytania, pamiętajmy wszyscy, jest to czytanie ogólne, bierzemy to, co rezonuje, to, co nie rezonuje, zostawmy dla osób, które mają to usłyszeć. Jak zawsze, nie ma możliwości, żeby ogólne czytania rezonowały z daną osobą, z wszystkimi osobami, może tak powiem, w 100%. Jeżeli tak się dzieje, to znaczy, że to jest ważny czas dla Ciebie i że to jest ważne czytanie dla Ciebie. Co jeszcze? Tak, pamiętajcie, kochani, że nagrywam z tym otwartym wszystkie horoskopy, a to znaczy, że możecie tu swobodnie buszować, poszukując sobie informacji ze swojego kosmogramu, nie tylko ze Słońca, Księżyca czy Ascendentu, ale także z innych planet. Także możecie buszować dowolnie. Loteria Lilii trwa. Jak zawsze zapraszam serdecznie do udziału, kto ma ochotę wygrać, a ja Was zapraszam już na horoskop. Witam wszystkie skorpiony na czytaniu. Witajcie, kochani. Zobaczmy, co tu idzie do naszych skorpionów w tym tygodniu. Najpierw zobaczymy coś nowego, ewentualnie coś, co powraca. Mamy kartę sprawiedliwości. Może być dla kogoś oczywiście ktoś spod znaku wagi. Albo jakaś jedenastka numerologiczna. Ok. Ważny temat. Karta kochankowie. Może być ktoś spod znaku bliźniąt. Relacje, związki, miłość. Mamy królową pentakli i tutaj czuję koziorożca. Sprawy finansowe, zawodowe, urzędowe, poza domem, jakby w głowie też u skorpiona. Mamy kartę księżyc i tu jest znak ryb. No i raczek może być też oczywiście. I mamy jeszcze, och, czekajcie, bo chyba nie te karty, jeszcze raz radę, rada na ten czas dla skorpionów. Królowa kielichów, czyli jednak, dobra, ta karta mi najpierw się pokazała. W tym obszarze jak zawsze trzeba się odnaleźć ze swoim życiem, to się już mogło u Ciebie stać, może się dziać obecnie, może to przyjść, pamiętaj, nie musi, jest to czytanie ogólne. Tu mamy znak lwa dla kogoś i karta siły, królowa mieczy i as mieczy. Mam takie poczucie, że współpraca z kimś, z kim nadajesz na tych samych falach, doprowadzi cię do jakiegoś olśnienia i pomoże ci dostrzec jakąś prawdę albo zaplanować coś, tak powiedziałabym, dalekosiężnie patrząc, prawda? To jest pierwsza rzecz, którą tutaj czuję. Także czuję, pozwalaj sobie na to, by poprosić o pomoc, gdy tej pomocy potrzebujesz. Dobra, idziemy dalej. Sukces. Sekretne źródło. Tak czuję, bo tu spring, to ktoś by mógł powiedzieć wiosna, a ja spring to też jest źródełko i tak czuję, że tutaj jest jakieś sekretne źródło sukcesu dla Ciebie. I mamy 34. 3 to jest cesarzowa, czyli pierwiastek żeński. 4 to jest cesarz, czyli pierwiastek męski. Czyli jakby tak czuję, jak połączysz te dwa pierwiastki w całość w sobie, odnajdziesz źródło siły i mocy, której się nie spodziewasz, że w tobie się znajduje. Nie wiesz tego na razie, zobaczcie, bo to jest przed tobą ukryte. I ten proces, który tego połączenia tych dwóch pierwiastków sobie sprawi, że odkryje się przed tobą coś, co w sprawach zawodowych, finansowych, karierowych tutaj wcześniej to było niewidoczne albo
nieosiągalne, a tutaj nagle się to zaczyna robić wtedy bardziej osiągalne jakby. Okej. Dobra, idźmy po kolei. Sprawiedliwość. Karta sprawiedliwość dla skorpionów. Chciałam powiedzieć dla strzelca, czyli tu gdzieś jakiś strzelec dla kogoś gdzieś nam się pokazuje. Wow, karta słoneczka. Bardzo pięknie macie póki co energetycznie ten rozkład. Odczuwam bardzo pozytywnie. Zobaczmy kartę kochankowie. Tu znowu lew się pojawił dla kogoś. Arcykapłan, czyli byk. Królowa pentakli. Wow, pojawia się ten cesarz, zobaczcie. I tu jest ten pierwiastek męski, pod spodem pierwiastek żeński, czyli jakby ten temat tutaj jest kontynuowany. Karta księżyca i dwa kielichy. Zobaczmy, co na spodzie. 9 kielichów, wow. Zobaczcie. Jakieś marzenie może się zrealizować. Ale tutaj, kochani, trzeba właśnie wam bardziej odważnie podchodzić do pewnych tematów. Okej, skupmy się na tym może, tu najpierw. Potrzeba większej równowagi, potrzeba większego wyciszenia, ale też otwarcia się na rzeczy, które teraz, na które teraz przymykasz oko jakby. A tu jakaś prawda chce iść do ciebie, coś jakby głębsze zrozumienie, głębsze wejrzenie w ten temat. Współpraca z kimś ewidentnie tutaj czuję, że przyniesie ci duże korzyści. Współpraca, wymiana, rozmowa, właściwa komunikacja. W sprawach relacyjnych, związkowych tutaj zadbaj o siebie też. Bo tutaj widać, że jest trochę jakby brak równowagi i też jest brak równowagi u ciebie pomiędzy pierwiastkiem żeńskim a męskim. Nieważne, czy jesteś kobietą czy mężczyzną, tu by trzeba dopuścić jakby ten drugi pierwiastek trochę bardziej do głosu. Ten, który czujesz, że jest gdzieś zepchnięty na boczny tor. Bo tak jak było mówione, kiedy połączysz te dwa pierwiastki bardziej, kiedy to bardziej zrównoważysz, możesz odkryć coś, siłę, takie pokłady siły, mocy w sobie, których wcześniej nie było z racji tego wyparcia właśnie jednego z pierwiastków. Ok, sprawy zawodowe, finansowe, karierowe, tutaj kochani, tutaj jakaś współpraca właśnie nam się pojawia, znowu jakieś partnerstwo, bo dwa kielichy. Natomiast karta księżyca pokazuje, że będzie ci trzeba dokonać wyboru pomiędzy dwoma ścieżkami. Ale właśnie ja tak czuję, bo zobaczcie, tu jest biały wilk, tu jest czarny wilk i tu też był pierwiastek żeński, męski, no też tak byśmy tam mogli jakoś to osadzić. A tu jest pełnia i teraz zobaczcie, znowu to połączenie, czyli zamiast dokonywać wyboru między tymi dwoma, spróbuj to połączyć. Zobaczcie, tu też jest dwa, zobaczcie, i tu się łączą, widzicie? Czyli zamiast wybierać między tymi dwoma, połącz to w jedno. I to każdy z was musi się zastanowić, o co chodzi. Może się zajmujesz dwoma różnymi rzeczami i wydaje ci się, że musisz z jednej zrezygnować, żeby móc drugą robić, a tu chodzi o to, by połączyć te obie te czynności, te rzeczy, które robisz, szczególnie jeżeli to robisz z pasją, z zaangażowaniem, prawda? Jeżeli to jest coś, co kochasz, co uwielbiasz, co ci dodaje skrzydeł, bo w momencie, kiedy połączysz to, będzie pełnia, zobacz. Pełnia szczęścia, pełnia radości. Masz tu 9 kielichów, masz kartę słońca. Czuję, że właśnie dużo z was teraz myśli, że musi dokonać wyboru. Chodzi o sprawy zawodowe, finansowe, karierowe tutaj poza domem, jakby poza prywatnością naszą, prawda? Poza tymi romantycznymi, jakimiś prywatnymi sprawami. Natomiast tutaj równowaga większa jest potrzebna w związku, w relacji, bo... Zobaczcie, oni patrzą w inną stronę zupełnie, więc tak jakby to się trochę gdzieś rozjechało. Każdy się zajmuje swoimi sprawami, każdy jest zajęty swoimi tematami, każdy wie swoje, każdy ma tu swoje racje i brak tu jest jakby porozumienia jakiegokolwiek. A tu chodzi o to, żeby te dwie strony się porozumiały. Zobaczcie, karta Słońca mówi o tym, prawda?
porozumiewamy się fajnie, komunikujemy się fajnie i z tego wynikają jakieś olśnienia, zrozumienia, sukcesy, spełnienie, fajne rzeczy, prawda? Tu są, ja tu czuję, że tu jakby były dwie bardzo uparte osoby i każda ma swoje, prawda, tam jakieś przyzwyczajenia, zasady, reguły i nikt nie chce puścić, jakby tu popuścić tego. Tutaj czuję kartę, tutaj czuję planetę Saturn, czyli takie zdyscyplinowanie, taka konkretna praca, poukładanie, logistyka, planowanie też, prawda, wszystko ma być na tip-top, wszystko ma być tak, jak ma być, takie żołnierskie wręcz podejście. Natomiast tu cesarza czuję z kolei, mam rację, prawda, tak ma być, bo tak chcę, to jest Mars, to jest właśnie ta planeta tupania nogą, planeta walki, wojny, prawda, i udowadniania, że tak ma być i kropka. I tutaj gdzieś pomiędzy jakby mostu brakuje. Mostu na zasadzie gdzieś jakiejś chęci komunikacji, lekkiej elastyczności, prawda? No, tak to mówią, że jak się dwie rogacizny spotkają, prawda? A tu jest, zobaczcie, tu jest baran, a tu jest koziorożec. No właśnie. Jest tu gdzieś jakiś taki cichy, niepisany, niemówiony konflikt na zasadzie konkurencja, może tak bardziej, zamiast współpracy. Gdyby to była współpraca, gdybyście tu spojrzeli na siebie i z chęcią właśnie dogadania się, negocjacji, współpracy, to tutaj z tego by piękne rzeczy mogły wyniknąć. Temat ważny na ten tydzień. Mamy arcykapłana, mamy kartę kochankowie, czyli rozmowa, mądre rozmowy, gdzie podczas tych rozmów jest możliwość wejścia tą relacją, tym związkiem, tą współpracą też, bo to jest po prostu ważny temat w każdej dziedzinie, wejście na wyższy poziom przez to, takie zrozumienie, prawda, co my możemy tutaj zrobić, żeby wynik był świetny. I tutaj znowu nam się pojawia planeta Saturn, znowu ta dyscyplina, zasady, reguły, konkret, prawda, a tutaj mamy kartę kochankowie, czyli Merkury, z kolei planeta wymiany, planeta komunikacji właśnie. Tak jest. Jakie zasady, reguły trzeba by tu pozmieniać w związku, w relacji może, czy to w pracy, czy to w prywatnie, żeby to lepiej działało i funkcjonowało. I teraz zauważyłam, że tu do Królowej Kielichów nie dobrałam drugiej karty. Może tak ma być, bo już nie czuję, żeby dobierać. Więc dystans większy. Uważaj, żeby nie popadać w nadmierną emocjonalność względem tych rzeczy, które przychodzą, bo z tego obszaru nie jesteś w stanie rozmawiać w sposób taki dojrzały, mądry, prawda, wyciszony, bo kiedy te emocje tak pochłaniają człowieka, no to wtedy wiadomo, że nie da się rozmawiać na takim poziomie wyciszenia, prawda, co jest tutaj sugestią już w pierwszej karcie, żeby więcej wyciszenia, więcej równowagi, więcej tego zharmonizowania, to będzie zdecydowanie pomocnym jakby tutaj. Wiecie, tak czuję, że to tak ma być, jakby może to jest ten most dla was, kochani, pomiędzy tą zbytnią emocjonalnością, prawda, a tą upartością gdzieś tutaj, to co mówiliśmy wcześniej, to żeby komunikacja była właściwsza, trzeba wspólnie ustalić nowe zasady jakby tej relacji, tego związku, prawda? Tak, tutaj jeśli chodzi o relację, miłość, tu nam przychodzi temat jeszcze zarabiania pieniędzy, kariery i to może mieć wpływ na waszą relację, na wasz związek, więc może tutaj jest na zasadzie konkurencyjności też, może ktoś z was więcej zarabia i tutaj też są jakieś takie niesnaski na ten temat, może bardziej myśli jakieś na ten temat, albo takie postrzeganie specyficzne, ale kwestia tego, czy wy o tym rozmawiacie, czy wam się to tylko wydaje, że tak jest. Specyficzne czytanie, bardzo dużo jest wielkich arkan, czyli dużo wielkich tematów, poważnych tematów dla was na ten czas. Ktoś tutaj ciebie lubi, ktoś się tobie przygląda, ktoś chciałby z tobą się umówić. Jakiś romans może tutaj
rozpocząć się, jakiś flirt, jakieś spotkanie, coś tutaj może wyjść, ale słuchajcie, jeżeli tu chodzi o to, że wy się znacie, ale nie spotykacie, to dlatego, że jesteście zbyt dumni oboje i zbyt uparci, żeby odezwać się do siebie. Tu jest totalnie koncentracja na pracy, na zarabianiu, na działaniu, prawda? Natomiast tutaj jest jakby te sprawy romantyczne są na później zostawione albo położone po prostu gdzieś na półce, do kąta zepchane. Ale jednocześnie widać, że tutaj są te marzenia w tobie na ten temat, prawda? Bo zobaczcie, jest karta sprawiedliwości, kochankowie, karta dwa kielichy, prawda? Nawet karta arcykapłana, czyli tu na pewno są jakieś małżeństwa, w których trzeba nowe zasady ustalić, bo te stare jakby zasady przestały dla was funkcjonować, bo to już nie jest małżeństwo, bardziej to jest biznes, czy współpraca jakby, no taka biznesowa powiedziałabym, no bo jak prowadzimy gospodarstwo domowe razem, prawda? Wiecie o co chodzi, to jest na swój sposób taki biznes, prawda? Pomagamy oboje, żeby to jakoś się kręciło wszystko i działało i funkcjonowało. Zdecydowanie jakaś prawda w tym tygodniu przynosi ci takie olśnienie jakieś, objawienie wręcz, kiedy dociera do ciebie, że przecież możesz zmienić zasady w każdej chwili. Przecież w każdej chwili mogę inaczej podejść, przecież w każdej chwili mogę podjąć inne decyzje, dokonać innych wyborów. Tu jakby kwestia tej stabilności, stabilizacji, tej stałości, tych głównych zasad, które cały czas są, prawda, w danym obszarze tutaj, bo to może być dom, to może być praca, wiecie o co chodzi, to może być związek, to może być cokolwiek, a świeżość, która przychodzi, prawda, i ta nowość, która przychodzi i chęć wprowadzenia tych nowości, tych nowych zasad, reguł, chęć rozmowy na ten temat, prawda. Tak, i pamiętaj dwie rzeczy, tutaj czuję. Pierwsza rzecz, nie zakładaj, że wiesz, co ktoś myśli, bo te założenia, te takie podejście w relacjach, że wiesz, co ta osoba chce, albo wiesz, co ta osoba by chciała, albo wiesz, że tak zadziałać, bo to będzie dla tej osoby dobre, zamiast rozmowy, to bardzo często, słuchajcie, to są tylko nasze myśli, a nie prawda. Czyli takie zakładania, czyli żeby nie zakładać, że się wie, co ten ktoś chce, co ten ktoś myśli, co ten ktoś chce powiedzieć, tylko po prostu porozmawiać na ten temat, prawda? To jest jedna rzecz, którą tu poczułam. I druga rzecz, żeby mówić o swoich uczuciach, odczuciach, emocjach, swoich potrzebach, a nie czekać, aż ktoś się domyśli znowu, albo znowu nie robić założeń, że ten ktoś wie, prawda? Bo skąd ma wiedzieć? Zastanów się, ile ty się domyślasz na przykład tych rzeczy, które ktoś tam sobie ma w głowie w danym momencie, prawda? I wtedy będziesz wiedzieć, ile ten ktoś się domyśla względem ciebie. Dobra, zobaczmy sobie tu prawdę ukrytą jeszcze dla Skorpiona. Idźmy po kolei. Udało ci się podejść niż komukolwiek innemu. Tu jakiś przekaz, okej. Podejść czy się zbliżyć też do mnie, prawda? Tutaj tak. Ktoś tu się ukrywa, ktoś tutaj nie jest szczery, ktoś tutaj gdzieś chowa się. No tutaj to czuję, wiecie? Ktoś się tu chowa przed Skorpionem. Może się boi odezwać, może ta duma tutaj, to co mówiłam, prawda? Coś was tutaj blokuje jakby przed takim pełnym otwarciem się przed sobą. Tutaj ktoś... To jest bardzo specyficzna wiadomość, kochani. Ktoś odszedł od kogoś, czy zostawił kogoś, bo się bał, że zostanie zostawiony. Tak jest. I ostatnie. Wiem, czy zdaję sobie sprawę, że byłam tylko takim lekiem na całe zło, takim rozpraszaczem, prawda? Taka wiadomość. Dobrze, kochani. To tyle na ten tydzień. Zapraszam do miesięcznego horoskopu, jest już na kanale. I oczywiście, kto ma ochotę, co sobotę o 19:00 nowy odcinek na tym drugim kanale Tarot i Oracle. Nauka Tarota, Szkoła Tarota, Psychologiczny Portret Tarota, temat wahadeł.
W planie mamy wahadła proste, specjalistyczne, runy także i tutaj jak sobie łączyć to wszystko z tarotem. Także kto ma ochotę, zapraszam. A teraz mamy mini, wybierz kartę, jedyneczka. Mamy morze, numer 2, zdecydowane tak i numerek 3. Zdecydowane nie, zobaczcie, dla każdego co innego, jak tu widać właśnie to czytanie ogólne, prawda, w tych odpowiedziach. Dobrze, kochani, to tyle. Utulam Was mocno, życzę fantastycznego tygodnia i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Pa, pa!